Witajcie w kolejnym odcinku z kariery menadżera w FIFA 22. Kontynuujemy karierę Interem Miami i we wczorajszym odcinku niestety odpadliśmy z pucharu US Open Cup po rzutach karnych 3-2. No ale w tej chwili przechodzimy już do MLS, do spotkań w MLS i przed nami bardzo ciekawe starcie z Los Angeles Galaxy. Chciałbym zerknąć do szkółki juniorów, jak tam sytuacja wygląda. Pan Nelson idzie w kierunku lewego pomocnika i już niedługo nim będzie, więc ciekawe, czy ocena ogólna mu trochę tutaj nie podskoczy, mam taką nadzieję. A my tracimy Jedlina. Klub Brentford skorzystał z klauzuli odstępnego. No i to jest fatalna wiadomość, bo to jest naprawdę nasz świetny prawy obrońca. I szczerze mówiąc, fajnie by było, bardzo bym chciał obronić go przed tym. Po prostu przedłużyć kontrakt. Najpierw może po prostu się do niego odezwijmy. No, niech to jeszcze przemyśli. I za chwilę mu damy powody do tego, żeby to przemyśleć, bo zaproponujemy mu naprawdę fajną pensję, fajną podwyżkę. Jedlin. Tylko ile on w tym momencie zarabia, musimy zobaczyć. 3800 i ma wpisaną taką klauzulę. Dobra. No ja jestem w stanie mu zapłacić, dać mu naprawdę wyższą pensję, choć na pewno nie wyższą niż Brentford. Wiecie, Brentford na pewno zaproponowałby więcej, w końcu to Premier League. No ale zobaczymy, może skusi go podwyżka i możliwość pozostania w tym zespole. O rok, on się zgadza. Bez klauzuli. No i ja bym mu zaproponował 5000 i jakiś fajny bonus, który naprawdę powinien go skusić do pozostania w naszym zespole. No i on się zgadza, no i super, no i to mi się podoba, bo naprawdę nie chciałbym rezygnować z tego zawodnika, więc bardzo się cieszę, że on zostaje z nami. Zobaczymy, co tam powie. No. Okej, fajnie. Doceniamy cię. Super. Dam ci szansę. No to jest, wiecie, nasz rezerwowy zawodnik, więc on tych szans jakoś dużo nie będzie dostawał, ale no ja chcę, żeby on został. On dostawał dużo ofert podczas okienka transferowego. O, zmienił nam się wygląd na ten z MLS-u. Zobaczmy raport zwiadowczy. Ja tych zawodników, którzy tutaj się pokazują, w ogóle nie odrzucam, tylko po prostu za każdym razem jadę po kolei i sprawdzam wszystkich. Ten ma ciekawy potencjał, ale za słabą ocenę na początek. I czy tu będzie ktokolwiek ciekawy? No niestety nie. Może następnym razem. Nelson gotowy już do zmiany pozycji i mam nadzieję, że to wpłynie na to, na jego ocenę ogólną. Wpływa, ale no niestety minimalnie, ale on myślę, że będzie się tutaj całkiem fajnie rozwijał. Zobaczymy. Myślę, że możemy go przenieść do drużyny seniorów. Okej, dostajemy pochwałę od zarządu, fajnie. Plan rozwoju Lowe. Dobra, czy my tutaj coś chcemy zmienić u niego? Tak, niech idzie w stopera. To zrobi najszybciej. I Jedlin zostaje u nas, więc same dobre wiadomości, to mnie cieszy. No i gramy z Los Angeles Galaxy, więc bardzo ciekawe spotkanie. Martwi mnie tylko, że ten gips ciągle ma minus 2 i szczerze mówiąc nie za bardzo wiem dlaczego, ale dobra. Trochę to dziwne. Może to się w tych treningach jakoś tak układa, że on nie bierze w nich udziału, nie wiem. Ale chyba nie powinno tak być. No ale dobra, wychodzimy tym składem. Chyba żadnych zmian nie chcę tutaj wprowadzać. Dobra. Więc lecimy i ważny mecz, bo to jest pierwszy nasz mecz w Major League Soccer. Fajnie by było ten mecz wygrać, choć wiemy, że rywal jest naprawdę mocny. Rywalizujemy tutaj z bardzo mocnym zespołem. Też odnośnie odcinków, ostatnie dwa pierwsze odcinki tej kariery wyszły dosyć długie i powiem wam szczerze, że nie chcę nagrywać aż tak długich odcinków, ten na pewno będzie znacznie krótszy, bo po prostu za dużo czasu mi zajmuje nagrywanie ich, wiecie, ja chcę też je nagrywać trochę na zapas i po prostu wydaje mi się, że te odcinki, no ja w tej chwili nie wiem jeszcze ile dokładnie trwają ten pierwszy i drugi, bo ja je wszystkie nagrywam naraz, ale myślę, że spokojnie ponad pół godziny wyszły te odcinki pierwszy i drugi.
Ten mam nadzieję, że wyjdzie około 20 minut, może nawet niecałe. I szczerze mówiąc, przy takiej długości filmów chciałbym zostać, choć jestem też ciekawy, jakie odcinki wy byście chcieli oglądać, więc możecie mi pisać w komentarzach, czy chcecie. No niestety, tracimy już pierwszą bramkę. Czy chcecie odcinki poniżej 20 minut, czy też koło 20 minut, czy może takie właśnie półgodzinne, jak te dwa pierwsze, które się ukazały, nawet ponad półgodzinne. No, mi się lepiej nagrywa nieco krótsze, będzie mi się nagrywało lepiej nieco krótsze. Ale jeżeli chcielibyście takie półgodzinne, no to zobaczymy, co da się zrobić. Może uda się też nagrywać takie dłuższe odcinki. No, jak na razie bardzo opornie nam idzie ten mecz i coś czuję, że tutaj może być naprawdę ciężko. Może spróbujemy coś pokombinować z taktyką, z formacją może też, zobaczymy. Ale dajmy jeszcze tą pierwszą połowę. Niech ona się skończy. Może się skończy nieco lepiej. Może jakaś fajna kontra nam wpadnie. Jak na razie, no niestety, no jesteśmy miażdżeni tak naprawdę przez zespół z Los Angeles. Ale jeszcze jest trochę czasu. W tej pierwszej połowie może coś tutaj jeszcze na naszą korzyść się uda zrobić. No ale no, coraz mniejsze są na to szanse. Chicharito strzela nam bramkę. Były zawodnik Manchester United. Znane nazwisko również w Stanach Zjednoczonych. Z tego co kojarzę, to on tam już gra dosyć długo w rzeczywistości. No i właśnie tracimy bramkę przez niego niestety. A tutaj akcja, która zapowiadała się bardzo ciekawie. Mota, nasza siódemka, był przy piłce i zdecydowanie mógł to fajniej rozegrać. No i myślę, jakby na nich wyjść. Możemy spróbować pressingu i trochę większego zagęszczenia, nawet maksymalnego. Jestem ciekawy, czy to coś da i czy to ich zaskoczy. Dałbym też szansę Azevedo, naszemu wychowankowi, tylko zastanawiam się, na jakiej pozycji. Niech wejdzie za Motę i niech wejdzie na pomocnika ofensywnego. Zobaczymy, jak się spisze na tej pozycji. Którą ma w ogóle numer? 18. Myślę, że to bardzo fajny numer dla niego, bo nawet nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. Ogólnie jest taki błąd w FIFA, że przy nim jest teraz wyświetlona opaska kapitańska, ale tak naprawdę kapitanem jest Fabregas. Nie wiem, czy wam też się tak robi, bo mi się już tak robiło jeszcze zanim nagrywałem karierę w FIFA, że tutaj praktycznie zawsze miałem opaskę kapitańską przy kimś innym niż w rzeczywistości. No a tymczasem czerwoną kartkę dostaje Gibbs i to na nas wymusza tutaj troszkę zmianę ustawienia. Nie CLS, tylko lewośrodkowy obrońca. Tutaj zaraz to zmieniamy. Zrobimy tak. No ale niestety ten mecz już najprawdopodobniej jest stracony, patrząc na to, jak to się wszystko układa. Gibbsa niestety też nie będziemy mieć w następnym spotkaniu, bo będzie zawieszony. No ale może jakimś cudem uda się tutaj chociaż wbić honorową bramkę. Wiecie, Los Angeles Galaxy to jest naprawdę wysoki poziom i nasz zespół jeszcze nie jest chyba tak mocny, żeby z tymi najlepszymi zespołami z MLS rywalizować jak równy z równym. Teraz była ogromna szansa na bramkę, szkoda, że się nie udało. Tak naprawdę celów wynikowych na ten sezon jakichś konkretnych nie mam. Tutaj na szczęście spalony nas uratował przed stratą kolejnej bramki. Wiecie, no ten pierwszy sezon jednak przede wszystkim będzie poświęcony na budowanie fajnej drużyny z fajnymi nazwiskami i też na rozwój szkółki juniorów. To jest na pewno też coś, co bym chciał zrobić, żeby tutaj ta szkółka juniorów fajnie pracowała, fajnie funkcjonowała. Będziemy sprowadzać lepszych skautów już niedługo. No i kolejna niewykorzystana szansa, niestety. Może byśmy wprowadzili jakieś zmiany. Wprowadzimy sobie tego pana i może ktoś do obrony by się przydał. Dobra, wprowadzimy jeszcze taką zmianę. No i tak jak mówiłem, ten sezon to będzie przede wszystkim taka przebudowa tego składu i wiecie, docelowo tutaj ma być takie połączenie młodych zawodników, naszych wychowanków, choć niekoniecznie tylko wychowanków. Teraz Gregore zdobywa bramkę. Niekoniecznie muszą tutaj z tych młodych zawodników, których widzę w przyszłości w naszym składzie, to niekoniecznie muszą być tylko nasi wychowankowie, ale chciałbym, żeby w dużej mierze to byli wychowankowie.
Natomiast jeśli chodzi o jakby drugą połowę składu, znaczną część składu, to mają to być zawodnicy bardzo doświadczeni. Tak jak już mówiłem, zawodnicy po trzydziestce, z dużą karierą, z dużym doświadczeniem, którzy po prostu na ostatnie lata kariery tutaj przychodzą. Ostatnia szansa na wyrównanie, której już z pewnością nie wykorzystamy. No niestety przegrywamy ten mecz 2 do 1. Choć mieliśmy lepsze posiadanie piłki i wcale Los Angeles tutaj nad nami nie dominowało jakoś specjalnie. No ale niestety byli lepsi, ostatecznie byli lepsi. Nelson się cieszy, że dostał powołanie do pierwszego składu. No jestem pod wrażeniem, bo wygląda całkiem nieźle. Okej. Oferta transferu za Higuaina, to jest ciekawe. Dostajemy ofertę za niego z Belgii. No ale nie, absolutnie to nie wchodzi w grę. Argentyńczyk będzie prawdopodobnie kończył u nas karierę, ewentualnie zmieni klub na może jakiś inny z MLS w pewnym momencie, ale na razie chcemy go mieć tutaj w zespole. Zerknijmy w ogóle, jak te tabele się tutaj przedstawiają. No, mamy całkiem mocne zespoły w tej naszej konferencji wschodniej, trzeba przyznać. Okej. Tak to na razie wygląda. No dobra, lecimy dalej. I teraz czeka nas gra z zespołem z Filadelfii. To nie jest aż tak mocny zespół z pewnością jak Los Angeles Galaxy, chociaż poza tymi najlepszymi zespołami, to ja nie wiem do końca, jak tutaj te siły się rozkładają, powiem wam szczerze. Jesteśmy wypoczęci, tak, tylko że nie mamy do dyspozycji gipsa, dlatego spróbujemy szybkiej symulacji. Niech automatycznie nam się to wszystko poustawia. No i niestety to jest kolejna porażka. No i to już jest troszkę niepokojące, ale na razie nie będę jeszcze nic zmieniał jakoś specjalnie w formacji, czy w wytycznych, czy w taktyce. Na razie jeszcze chciałbym to pozostawić tak jak jest, bo może jeszcze ten zespół no zacznie grać lepiej, załapie, bo to nie są złe mecze tak naprawdę patrząc na statystyki. Nie idzie nam jakoś fatalnie. Problemem jest tylko to, że nam te 3 punkty uciekają, a nawet jeden punkt. Ale na razie bym to pozostawił tak jak jest. Kolejne spotkanie tutaj mamy. Okej, tam będzie dużo większe zagęszczenie widzę w kalendarzu. I też blisko nas jest spotkanie z Atlantą, czyli mocnym zespołem na stadionie pięknym Mercedes-Benz Arena. Myślę, że większość z was kojarzy. Z Nashville teraz gramy. Zobaczmy jeszcze tylko raport o juniorach, jak to się nam przedstawia. No i niestety te potencjały bardzo pospadały, chociaż nie no, ich potencjały tak naprawdę były bardzo niskie, tej dwójki. Więc myślę, że tutaj nie ma większego sensu ich trzymać, po prostu obu zwalniamy. A jeśli chodzi o tego Nelsona, juniora, którego powołaliśmy tutaj niedawno, to jeśli się nie mylę, to nie daliśmy mu chyba żadnego planu. Nelsona mamy tutaj. Czy on ma plan? Nie, on chyba ma plan rozwoju. Tak, ma plan rozwoju. Dobra. To coś mi się przewidziało. No i dobra, spróbujemy teraz meczu z Nashville. No myślę, że możemy spróbować znowu wyjść tym składem. Jeśli teraz też nie zadziała, to chyba będzie dobry moment, żeby coś pokombinować. Spróbujemy szybkiej symulacji. I znowu przegrywamy 2 do 1. Po raz kolejny ten sam wynik. Pedro dla nas strzela. No ale byliśmy lepszym zespołem, widzicie po tych statystykach, że jesteśmy lepszym zespołem, więc zastanawiam się o co chodzi, czy my naprawdę mamy aż takiego pecha, że po prostu, no brakuje nam szczęścia i nam nie idzie. Mieliśmy sprowadzić dwóch zawodników z Ameryki Północnej, szczerze mówiąc trochę o tym zapomniałem, ale spróbujemy to jeszcze w tym sezonie nadrobić później. Ale na razie nie będziemy się na tym skupiać, na razie nas transfery jakoś specjalnie nie interesują, interesują nas wyniki, których no niestety na razie nie ma. A przed nami trudne starcie z naprawdę mocnym zespołem. Czy chcemy tutaj dać komuś szansę? No nie no, myślę, że spróbujemy wyjść jeszcze tym zespołem. Spróbujemy może wyjść ze zdecydowanym pressingiem. Jakaś drobna zmiana. Może ona akurat poskutkuje i wypadnie to dobrze. Zobaczymy. Z Atlantą też robimy szybką symulację i przegrywamy jeszcze wyżej. Higuain bramkę honorową dla nas zdobywa. Niestety, jak na razie, pasmo samych porażek. Trochę mnie to martwi, bo szczerze mówiąc, nie za bardzo wiem, co z tym zrobić. No, atmosfera w szatni troszeczkę
spada. No, dziękuję, że mi o tym powiedziałeś. Nie będę mówił, że mam wszystko pod kontrolą, bo nie do końca czuję, żebym miał wszystko pod kontrolą. No i gramy z zespołem, który jest na pierwszym miejscu w tej chwili w naszej konferencji, a my jesteśmy mocno zmęczeni i tutaj by się przydało troszeczkę zmian. Kampana tutaj dostanie swoją szansę. Tutaj. No dobra, niech dostanie szansę ten gościu. Azevedo dostanie swoją szansę. Za Fabregasa wejdzie i podejdzie sobie tutaj wyżej. Na środek obrony możemy dać McVeya. Dobra, takim trochę pomieszanym składem, z bardzo słabymi sharpnessami. A szczerze mówiąc, nie wiem za bardzo, jak te sharpnessy ogarnąć. I no, liczę też na wasze jakieś podpowiedzi, czy mógłbym te treningi jakoś inaczej poustawiać, niż one są ustawione w tym momencie. No i co? No, szczerze mówiąc, chcę to spróbować znowu na szybkiej symulacji. Trochę się obawiam, ale tym bardziej, że gramy dużo słabszym składem jednak. No i to jest kolejna porażka. Zastanawiam się, czy tutaj też nie jest kwestia tego, że morale w naszej drużynie jest dość słabe. Bo jest bardzo słabe. I trzeba będzie chyba wziąć udział w jakiejś konferencji, żeby po prostu to poprawić. A, powiemy mu tak. Dobra, lecimy dalej. I teraz gramy z zespołem, który jest na 13 miejscu, z zespołem Cincinnati. Weźmiemy udział w konferencji prasowej, żeby troszeczkę, wiecie, podnieść nastroje w drużynie. Czy macie dość jakości, żeby wrócić do gry? Zdecydowanie. Choć szczerze mówiąc, to nie jestem tego pewny, ale dobra. Czy uda się przełamać złą passę? Naprawdę? Czemu ta odpowiedź została tak odebrana? No okej. Więc niestety ta konferencja niewiele da. Okej, ale przynajmniej jesteśmy na poziomie zadowolonym, więc odrobinkę podnieśliśmy z tego pomarańczowego na żółty. Może to coś da, może się to na jakiś wynik przełoży. No tutaj też mamy trochę zmęczony skład niestety, ale paru dobrych zawodników do tego składu wraca, więc to jest plus. Tutaj dostanie szansę Jones. Za Motę wejdzie ten nasz junior i go podniesiemy wyżej. Może na SPO tutaj go damy. No i dobra, wychodzimy takim składem. Znowu na szybkiej symulacji spróbujemy. No i w końcu wygrywamy jakiś mecz. Co prawda tutaj graliśmy z naprawdę słabym zespołem, więc było o to trochę łatwiej. No ale cieszy mnie to, bo naprawdę w tym meczu dominowaliśmy. Azevedo, nasz junior, nasz wychowanek, strzela bramkę, która otworzyła wynik tego meczu. Co mnie bardzo cieszy. No i Fabregas, nasz kapitan. Weźmy udział w konferencji pomeczowej. Może to troszeczkę podniesie nastroje w drużynie. O, i mamy pytanie o naszego juniora. No dokładnie, mamy w klubie wielu utalentowanych młodych piłkarzy. Choć w sumie czy tak wielu, na pewno jednego. Czy koniec fatalnej serii to nadzieja na przyszłość? No, musimy zachować... No dlaczego znowu ta odpowiedź jest zła? Coś mi nie idzie na tych konferencjach. Strzeliście decydującą bramkę. Jak można podsumować ten mecz? Mam nadzieję, że tym razem dobrze zostanie odebrana ta odpowiedź. Okej. Niewiele ta konferencja dała, ale może chociaż troszkę. Dobra, nasz junior do nas się odzywa. I widać, że ma ambicje, widać, że chce grać. No powiem mu, że to było fantastyczne, bo rzeczywiście, no fantastycznie, że w tym meczu zdobył bramkę. Dobrze, lecimy dalej. Mamy raport zwiadowczy. Będziemy grać z Chicago w kolejnym spotkaniu. Zerknijmy tylko na tabelę. No, no nie wygląda to dobrze, bo mamy już 6 spotkań za sobą i to jest przedostatnie miejsce. Za nami jest tylko Cincinnati, czyli jedyny zespół, z którym wygraliśmy. No ale wierzę w to, że jeszcze do gry wrócimy i znajdziemy się znacznie wyżej. Jeszcze tylko chcę zerknąć. 7 zespołów przechodzi dalej do playoffów, z tego co rozumiem. No fajnie by było się znaleźć w tej 7. I to jest tak naprawdę cel na ten sezon, cel wynikowy. Ale łatwo nie będzie. Zobaczmy jeszcze sobie ten raport. Może ktoś ciekawy tu będzie. No ten ma bardzo fajny potencjał. Ale za słabą ocenę na ten moment i nie chcę chyba go wziąć do zespołu. No niestety, no nie mamy tutaj zbyt dobrych zawodników.
Nie bierzemy żadnego z nich. No i tak jak mówiłem, chcę, żeby te odcinki były teraz trochę krótsze, dlatego myślę, że ten odcinek możemy sobie już na tym zakończyć. Rozegraliśmy ile? 4, 5, 6 spotkań ligowych jak na razie. No, przecież przed chwilą to sprawdzałem i widziałem w sumie. Przed nami mecz z Chicago. Później zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj będziemy mieć czerwiec i tych meczów będzie znacznie mniej. Więcej będzie znowu w lipcu. Bardzo duże zagęszczenie w sierpniu. I w tym okienku transferowym, lipiec, sierpień, najchętniej bym jakichś kolejnych dużych, fajnych wzmocnień dokonał, tylko z tego co wiem, nie zwiększy nam się budżet transferowy, bo przecież u nas się jakby sezon robi od nowa w styczniu i dopiero w styczniu będziemy mieć do dyspozycji większy budżet. Dlatego to okienko może być średnio udane. Ale zobaczymy, to jest kwestia przyszłości, jak na razie jesteśmy jeszcze w maju. No i ten mecz z Chicago zobaczycie w kolejnym odcinku, więc do usłyszenia następnym razem.